Chcielibyśmy zachęcać rodziców do tego, żeby zainteresowali się tym, czego ich dzieci uczą się na lekcjach religii. Jesteśmy przekonani, że uczą się złych bardzo rzeczy, rzeczy, które są szkodliwe dla nas wszystkich jako społeczeństwa. Uczą się postaw antyspołecznych, uczą się nienawiści i pogardy dla osób LGBT, dla feministek, dla osób niewierzących. Uczą się pogardy dla nauki, uczą się uprzedzeń, uczą się zrzucania odpowiedzialności za swoje własne czyny na innych. To nie są postawy prospołeczne, to nie są postawy, które służą nam wszystkim. Nie służy nam wszystkim na przykład to, żeby wpajać dzieciom, że zwierzęta nie mają uczuć. To jest po prostu nieprawda, jest to niezgodne ze stanem wiedzy naukowej i takich rzeczy nie powinna uczyć publiczna szkoła za publiczne pieniądze. Zachęcamy rodziców do tego, żeby przyjrzeli się zajęciom swoich dzieci, żeby po prostu wypisali swoje dzieci z tych zajęć, dlatego że nie warto swoim własnym dzieciom robić takiej krzywdy. Religia tworzy w szkole podziały. Szczuje na osoby LGBT i naprawdę nie powinniśmy tego finansować z publicznych pieniędzy. Chcielibyśmy, żeby w ogóle osoby zainteresowały się swoimi relacjami z instytucją, która wiele szkód robi polskiemu społeczeństwu, instytucją Kościoła, i żeby rozważyły apostazję, żeby rozważyły to, żeby przestać dawać na tacę, żeby przestać podtrzymywać szkodliwą pozycję władzy politycznej Kościoła katolickiego. Także celem naszej akcji jest uświadomienie rodzicom, że te zajęcia po prostu należy wyeliminować z planu lekcji swojego dziecka, bo po prostu tego swoim dzieciom nie należy robić. Kto się przedstawi jeszcze? Bożena Przyłuska, Stowarzyszenie Kongres Świeckości i Strajk Kobiet.